W całej Polsce trwa rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki, w tym także w Grudziądzu. Liderki zespołów poszukują chętnych do uczestnictwa w projekcie, który z roku na rok staje się coraz bardziej popularny także w tym mieście. W tym roku w Grudziądzu aż dwa rejony Superpaczki. Tak, są dwa rejony, rok temu był jeden, w tym roku są to dwa rejony. Mamy cel więcej rodzin, więcej wolontariuszy, także zachęcamy wolontariuszy do pracy. W Busi Szkolnej odbyło się spotkanie informacyjne dla osób chcących zostać wolontariuszami Szlachetnej Paczki. W trakcie spotkania można było dowiedzieć się więcej odnośnie wymagań, a także posłuchać o tym, na czym polega bycie w drużynie Super W. Odbywają Państwo spotkania, na których przekazują informacje w tej sprawie. Dzisiaj właśnie w Bursie odbyło się jedno z nich. Tak, to było spotkanie zachęcające młodzież z Bursy, młodzież pełnoletnią, która chciałaby nam pomóc w projekcie. Szukamy osób, które chętnie poświęcą swój czas, żeby zrobić coś fajnego dla innych. Coś, co na pewno będzie dla nich inspiracją i dla nich na przyszłość, jak i mądrą pomocą dla rodzin. Agnieszka Gruca, jedna z liderek w Grudziądzu, w trakcie spotkania zachęcała młodzież do udziału w akcji, która z roku na rok obejmuje swoim działaniem coraz więcej potrzebujących rodzin. Potrzebujemy 32 wolontariuszy, szukamy jeszcze około 10. Generalnie szukamy osób pełnoletnich. Jeżeli są to niepełnoletni, mogą się zarejestrować jako wolontariusz wspomagający. Też szukamy ich około 4 osób, czyli to może być 14, 10 pełnoletnich i 4 niepełnoletnich. Wielu wolontariuszy uczestniczy w projekcie już kolejny raz. Udział w Szlachetnej Paczce to dla uczestników duże przeżycie. Aż 68% wolontariuszy biorących w tym udział w projekcie określa to jako jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Jest to Pani pierwsza paczka, to już kolejna. Tak, rok temu byłam wolontariuszem. Były tak fantastyczne emocje, tak fantastyczne wrażenia, że w tym roku postanowiłam zgłosić się po raz kolejny. Chcę przeżyć to jeszcze raz. Czyli paczka wciąga? Wciąga, zdecydowanie. Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy. Tworząc zespół Super W, łączą biednych i bogatych, pomagając innym. To pierwsza taka przygoda z Superpaczką w tym roku. Tak, to jest pierwsza w tym roku i pierwsza w moim życiu. Powiedział o tej akcji. W jaki sposób tu trafiłaś? Koleżanka, internet? Dzisiaj wchodząc do Bursy po szkole zobaczyłam ogłoszenie na temat Super W. Dowiedziałam się dzisiaj po szkole od wychowawcy pani Anitydy, że będzie spotkanie o godzinie 20 w stołówce. Przyjdą panie i powiedzą na ten temat. Jestem zdecydowana w te wakacje, bo znam koleżankę, która mi bardzo polecała wolontariat i sama chciałam spróbować, no i akurat tak się złożyło, że w Grudziądzu powstała taka akcja. Jakie to jest uczucie dać komuś paczkę, komuś potrzebującemu? To są niesamowite emocje, to są łzy szczęścia, to są dreszcze. Do tej pory, jak wspominam to, co się działo rok temu, do tej pory gdzieś tam radość w serduchu jest. To są naprawdę fantastyczne wrażenia, fantastyczne. Teraz własne doświadczenia przekazuje Pani młodszym, jeżeli chodzi o staż. Młodszym doświadczeniem, tak. Mam taki zamiar pomagać i zachęcać następne osoby, żeby zgłosiły się i przeżyły to razem z nami.